Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, nazywam się Agnieszka Skowrońska, jestem kosmetyczką, kosmetologiem i szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiaj mamy się spotkać i pogadać o światłoterapii, o terapii fotodynamicznej, o różnicach między nimi i dlaczego warto je wybierać. Zacznijmy od tego paradygmatu. Światło to życie. Bez światła nie ma cyklu dobowego, nie ma zdrowego organizmu, nie funkcjonuje wydzielanie serotoniny, dopaminy i melatoniny. To jest bardzo ważne, żeby w odpowiednim momencie nasze oko zostało doświetlone i wydzieliły się właśnie te hormony, które nas wzbudzą do życia, które pomogą nam w koncentracji, w normalnym, codziennym życiu. I bardzo ważne jest też to, żeby w odpowiednim momencie, wieczorem, to światło już na nas nie działało. Żeby melatonina z szyszynki mogła się zacząć wydzielać i żebyśmy mogli wejść w ten rytm relaksu i antyoksydacji, bo melatonina jest niesamowitym antyoksydantem i będzie nam pomagać w regulacji cyklu dobowego. Wiemy i warto tutaj jeszcze powiedzieć o tym, jak ten cykl dobowy jest ważny, bo jest związany też z wydzielaniem kortyzolu. Jeśli on nie będzie prawidłowy, to prawidłowego wydzielania kortyzolu nie będzie i będzie nam to rozbijać całą misterną strukturę hormonalną naszego organizmu. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ciekawostką jest to, że światło też wpływa na metabolizm. Może dlatego latem łatwiej jest się odchudzić, a zimą jest nam dużo trudniej nie tylko się rano obudzić, ale także i stracić na wadze. Były takie badania, w których znaleziono zależność między takim ostrym, sztucznym światłem i taką agresywną ekspozycją na to światło i insulinoopornością. To ciekawe, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo z tą insulinoopornością mamy teraz często do czynienia. To już wiemy, światło to życie i to światło możemy wykorzystywać właśnie w gabinecie kosmetycznym. I trzeba je wykorzystywać, bo to jest wielka, ogromna siła. Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli w tych porcjach, w fotonach niesie nam energię, kwantami niesie nam energię elektromagnetyczną, którą nasza skóra będzie odbierać. Ponieważ w skórze mamy chromofory, melaninę, mamy kolagen, mamy hemoglobinę i ona będzie reagować na te porcje światła, czyli na te fotony i kwanty niesione właśnie z energii, wzbudzaniem elektronów. A jak się wzbudzą elektrony, to będą zmieniały swoje powłoki, a jak będą zmieniały powłoki, to będzie się tworzyła energia. Co za tym idzie? Dla nas na przykład wytworzy się większa porcja tlenku azotu, rozszerzą się naczynia i wszystkie procesy fizjologiczne w naszej skórze zostaną wystymulowane na wyższym poziomie. Po prostu więcej się będzie tego działo, bardziej się będzie to działo i nasze działania kosmetyczne będą lepsze. I to właśnie możemy wykorzystać w światłoterapii. Bo będziemy o tym mówić, jaka jest różnica między światłoterapią, kiedy wykorzystujemy źródło sztuczne światła i skórę i tyle, i reakcją fotodynamiczną, czy terapią fotodynamiczną, gdzie musimy mieć trzech bohaterów. I w tej terapii niezbędny będzie fotouczulacz, niezbędny będzie tlen, no i źródło światła. My rekomendujemy tutaj jako źródło światła oczywiście światło LED-owe bądź inne źródła, na przykład IPL-e. I w światłoterapii LED będzie fantastyczny. W takim klasycznym działaniu gabinetowym LED-em, czyli niskoenergetycznym światłem o niskim impulsie, który wywoła dużą zmianę w skórze, możecie bardzo dużo osiągnąć. I wykorzystując po prostu ja sobie tutaj muszę mieć te notatki, żeby wiedzieć po kolei, co Wam powiedzieć. Będziemy wykorzystywać konkretne pasmo światła, żeby wywołać konkretny efekt. Na pewno korzystałyście ze światła czerwonego, żeby goić skórę, żeby pobudzić, żeby dokonać właśnie lepszej dotlenienia, lepszego dożywienia skóry. Czy światła niebieskiego przy naczynkach, czy zaczerwienionej skórze, przy skórze trądzikowej, która nie chciała się goić, czy po prostu po
intensywnym zabiegu, który chcemy wyciszyć i wprowadzić w takie uspokojenie, więc fantastyczne działanie i to, z tego możemy korzystać. I światłoterapia będzie fantastyczna, ale trzeba pamiętać o jej sile. Tutaj między światłoterapią a fotodynamiką będzie, ja bym powiedziała, siła rażenia będzie zdecydowanie tą różnicą najważniejszą, dlatego że światłoterapia będzie biostymulacją, będzie pomocą, będzie wspomaganiem terapii, które prowadzimy na co dzień w gabinetach. Nie będzie takim zabiegiem, który dokona bardzo dużej przebudowy. Ja miałam na studiach kiedyś taką dyskusję właśnie, żeby zastosować światło LED-owe na rozstępy. I zastanawiałam się, ile tysięcy naświetlań należałoby wykonać, żeby dokonać przebudowy w tej skórze, żeby jakiś efekt po prostu uzyskać, który uzyskałabym na przykład jednym zabiegiem fotodynamicznej albo mikronakłuć. To jest, rozumiecie, to jest ta różnica. Tutaj mamy siłę rażenia zupełnie inną. Ta terapia światłem jest potrzebna i możemy ją wykorzystywać na co dzień w gabinecie i trzeba to robić. Natomiast fotodynamiczna to jest zupełnie inna historia. Tak jak już wspomniałam, w terapii fotodynamicznej potrzebujemy fotouczulacza. Najlepiej, żeby ten fotouczulacz był dobrze przebadany, znany, żeby były zrobione na nim jakieś badania, żeby nie był fototoksyczny, czy w ogóle toksyczny dla organizmu, bo fotouczulacze podawane są też do środka. My w gabinetach będziemy je stosowały zewnętrznie tylko, natomiast wiadomo, że terapia fotodynamiczna jest stosowana szeroko w medycynie, w ginekologii, w urologii, w pulmonologii, czy w dermatologii, w leczeniu nowotworów skóry, fotostarzenia. Jest to metoda znana od lat, bo pierwsze doniesienia na temat terapii fotodynamicznej to jest 1905 rok i 5% enzyną były leczone próby podejmowane leczenia nowotworów skóry. Natomiast dzisiaj już wiemy, że spokojnie możemy leczyć bezpiecznie te nowotwory oprócz czerniaka. Natomiast tutaj pole do popisu w terapii fotodynamicznej jest ogromne. W Polsce badania nad tym składnikiem trwają około 40 lat. Nasz mentor, dr Markowski, od 10 lat pracuje terapią fotodynamiczną, czy nawet ponad 10 lat. Zaraził nas wszystkie w Collegium Cosmeticum tą metodą i próbowałyśmy to robić, zanim jeszcze było łatwo kupić kwas aminolewolinowy, to my podejmowałyśmy takie próby, no ale to później powiem o tych swoich doświadczeniach, jak to było. Więc żeby wystąpiła terapia fotodynamiczna, potrzebujemy fotosensybilizatora, czyli fotouczulacza. W marce Estgen będzie to kwas 5-aminolewulinowy. Potrzebujemy tlenu i tutaj to środowisko tlenowe będzie absolutnie najważniejsze. Musi ono wystąpić. No i potrzebujemy źródło światła, żeby później uczulić ten produkt, który nałożyłyśmy na skórę. Jaki mechanizm wykorzystujemy w terapii fotodynamicznej? Otóż kwas aminolewulinowy potrafi przeniknąć warstwy skóry i zgromadzić się we wszystkich patogennie zmienionych tkankach. On uwielbia komórki, które nadkaziło bakterie, wirusy, czy one się nadmiernie dzielą. Tam wszędzie on się będzie lokował. Potem wystymuluje tworzenie i występowanie porfiryny 9, która w fantastyczny sposób zadziała jak chromofor i wyłapie nam promienie świetlne, po prostu to promieniowanie, którym będziemy naświetlać skórę. Czyli już będziemy miały spełnione te wszystkie trzy warunki, tak? Uczulenie, tlen i jeszcze to źródło światła, żeby reakcja cytotoksyczna, która wystąpi w obecności tlenu singletowego, wystąpiła. Bo co tam się będzie działo? Tlen singletowy w naturalnych warunkach występuje w procesie fagocytozy. Kiedy sprzątamy, kiedy jest stan zapalny, w naszym organizmie się sprząta, tam pojawia się tlen singletowy i on w wyniku reakcji oddawania energii, bo tam też będą właśnie elektrony zmieniały te swoje powłoki, będzie niszczył, bo oddając tą energię będzie niszczył komórki. Tutaj będzie selektywnie niszczył tylko te, które są patogennie zmienione.
tam, gdzie się pojawił właśnie kwas aminolewulinowy, czyli zdrowe tkanki ominie, zniszczy tylko to, co nadaje się do wymiany. I to jest klucz programu i to jest w ogóle najfantastyczniejsza dla nas wiadomość. Dlatego, że my będziemy mogły wpływać na to, żeby przywracać zdrowie w tkankach. Eliminować tkanki, komórki, które są chore i zamieniać je na zdrowe komórki. Co jeszcze jest ważne w tym procesie, tak żeby to podsumować i żebyśmy zrozumiały. Różnica w światłoterapii to na pewno dwaj bohaterowie, światło i skóra i tyle. Możemy do tego coś dokładać, natomiast nie wywołamy tego efektu cytotoksycznego. Nie wywołamy tego wybuchu reakcji. W terapii fotodynamicznej mamy kwas aminolewulinowy, mamy światło i mamy tlen. Tu warto jeszcze dodać to powinowactwo. Kwas aminolewulinowy na co dzień mamy w mitochondriach komórkowych. On uczestniczy w reakcjach oddychania. Czyli to są te wszystkie reakcje energetyczne. To dzięki temu mamy potem siłę do działania, a nasze tkanki do zmiany, do pracy, do tego, żeby się w prawidłowy sposób dzielić i w prawidłowy sposób na przykład tworzyć kolagen. Dzięki temu, że jest to powinowactwo do mitochondriów komórkowych, w terapii fotodynamicznej my dajemy baton energetyczny naszej skórze. Ona ma siłę na to, żeby się przebudowywać. My jesteśmy w stanie obudzić fibroblasty, które są w tak zwanym stanie uśpienia. Widzimy to u klientek, które dawno nie były na żadnym zabiegu, są niedożywione, słabo tam z tym cyklem dobowym. Tam nawet jak wykonujemy jakieś zabiegi, to ta reaktywność skóry jest bardzo niska. Musimy wiele zrobić, żeby jej dać tą energię, żeby wzbudzić ten cały proces przebudowy. A w terapii fotodynamicznej mamy to. Mamy to. Mamy to doenergetyzowanie. I to jest taki starter, że naprawdę ja tego nie widziałam w żadnym innym zabiegu, a tych zabiegów trochę już wykonałam w życiu. Co jeszcze z takich ciekawostek, którą wyczytałam w mądrej literaturze? Terapia fotodynamiczna potrafi zwiększyć 500 razy ilość włókien kolagenowych typu trzeciego. Wszystkie wiemy, to jest najtrudniejsze w naszej pracy, wyindukować kolagen typu trzeciego. Typu pierwszego, podporowy, nie jest takie trudne, bo to się robi nawet w tych późniejszych, w dojrzałym czasie naszego życia. Natomiast kolagen typu trzeciego to jest ten kolagen młody. To jest ten, który potrafi związać najwięcej wody, który gwarantuje nam to, że skóra jest jędrna, taka pusia. To jest właśnie ta zaleta. I to jest tajemnica też terapii fotodynamicznej. Jak się ogląda efekty, to widzimy to w ten sposób, że jakby od środka ona się wypchnęła. I to jest właśnie ten kolagen. To jest kolagen typu trzeciego, który został wyindukowany w procesie cytotoksycznym wcześniej, o którym mówiłam, i całej terapii fotodynamicznej. Jeszcze niezmierną ważną rzeczą jest to, że w związku z tym, że kwas aminolewulinowy uwielbia komórki, które się nadmiernie proliferują, dzielą się, on będzie się w nich kumulował i będzie wpływał na apoptozę limfocytów T, czyli będzie przerywał ten nadmierny proces zapalny, co jest niezwykle ważne w łuszczycy, gdzie mamy, prawda, nadmierną proliferację komórek i te tkanki są ciągle złuszczające się i ciągle w stanie tych łusek i takiego podrażnienia. To ta terapia uczy naszą skórę zdrowego szlaku immunologicznego, tej prawidłowej drogi, którą powinna komórka podążać. Nienadmiernie, w odpowiednim czasie, w odpowiednim rytmie. To robimy w tej terapii. Oprócz tego, że radzimy sobie ze stanami zapalnymi, że fantastycznie niwelujemy ilość rozszerzonych naczyń, to, że pracujemy właśnie z antyagingiem, na którym ja się tutaj cały czas rozwodzę, to jest jedno. Natomiast my mamy taką możliwość i wielowymiarowość tego zabiegu, że jakby w jednym zabiegu możemy na wiele aspektów spojrzeć i
wiele zrobić i pomóc po prostu w kilku problemach. Wybierając odpowiednią długość światła, my kierunkujemy te zabiegi i nadajemy im pewien charakter, natomiast przy okazji i tak dzieją się te rzeczy, przy okazji i tak naprawiamy tą skórę. Czyli oprócz tego, że pracujemy na danym temacie, bo wybrałyśmy na przykład anti-aging, to my jeszcze mamy dodatkową wartość w postaci tej nauki immunologii skóry. Estgen i marka Estgen zrobiła dla nas coś fantastycznego. Możemy bezpiecznie, z procedurami, właściwie prowadzone za rękę, wykonać terapię fotodynamiczną w gabinecie. Jesteśmy tutaj absolutnie prekursorem na rynku, który wprowadził do gabinetów kosmetycznych taką terapię. Mamy 5% kwas aminolewulinowy, który możecie używać w swoich zabiegach w sposób bezpieczny, nieinwazyjny, nietoksyczny. I co najważniejsze, nie wykonamy żadnego powikłania, nie dojdzie do powikłania, bo to jest chyba najtrudniejsze w tych zabiegach takich bardziej inwazyjnych, w których chcemy coś więcej dla naszych klientów, że no zawsze jest to ryzyko jakiegoś powikłania, że coś może pójść nie tak. Tutaj, żeby nie wiem jak słabo się goiła skóra, to powikłań nie ma, bo pamiętamy o tym, że kwas aminolewulinowy szuka tylko tych patogennie zmienionych tkanek, nie narusza zdrowej skóry. On nie będzie niszczył, on będzie odbudowywał. I to jest, myślę, bardzo ważne. I takie poczucie bezpieczeństwa dla mnie mega, mega ważne i myślę, że dla moich koleżanek także. I zgodne, absolutnie zgodne z paradygmatem świadomej kosmetologii. Bo to jest dla nas najważniejsze. Nie szkodzić. Działać etycznie. Wspomagać zdrowie. Działać na wielu poziomach. Dochodzić do głębokich warstw skóry, ale niczego nie niszczyć. To jest najważniejsze i też takie dające Wam niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że na początku, jak ta terapia fotodynamiczna była przedstawiana, na grupę też dostało się kilka zdjęć, nawet i moich, z takiego trudnego gojenia. I może wiele z Was się wystraszyło, że to tak wygląda, że tak się może goić. To ja już teraz spokojnie mogę powiedzieć, że tak się goi skóra za pierwszym razem. Wtedy, kiedy jest bardzo dużo komórek do wymiany. Wtedy, kiedy ta skóra rzeczywiście potrzebowała porządnego remontu. A jak jest remont, to jest i kurz, i pył, i niestety dużo się dzieje. Ale najważniejsze jest to, żebyście Wy zrozumiały, z jaką terapią mamy do czynienia, co my dobrego chcemy zrobić i jak to ma przebiec. Bo jeśli my będziemy to rozumiały, to my też z naszą klientką to przejdziemy na spokojnie, my ją przygotujemy do tego, że ten pierwszy zabieg rzeczywiście taki może być, że jeśli jej pielęgnacja domowa nie była pielęgnacją estgenową, a u mojej klientki nie była, właściwie nie wiem, jakie to były preparaty zmywające, czy właśnie nie naruszały tego płaszcza hydrolipidowego zbyt agresywnie i dlatego też tam skóra później schodziła i była tak czerwona. Jeśli my w tej terapii fotodynamicznej, co jest niezwykle ważne, to jest to przygotowanie klienta do zabiegu. Uważam, że to nie jest zabieg do zrobienia, klient mi się wpisał z Booksy, to ja mu wykonam terapię fotodynamiczną. Nie, ja muszę szczegółowo przez nim krok po kroku kartę kwalifikacji, czy on mi się nie opalał przez ostatnie 4 tygodnie, czy nie stosował retinolu, czy nie pije rumianku, dziurawca, czy innych ziół fotouczulających, a może przyjmuje tabletki, które mają takie działanie. I wtedy niestety musimy zrobić research, sprawdzić to wszystko. Jeśli my klienta o tym poinformujemy, przygotujemy go też na ewentualne 3 dni czerwonej skóry i schodzenia skóry, łuszczenia się, to on sobie to zaplanuje i to wszystko da się zrobić. To gojenie przy terapii fotodynamicznej nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest standardowym gojeniem, jak przy retinolu, po laserze frakcyjnym, czy po innych terapiach inwazyjnych. Nie,
nie zrobiło, na mnie nie zrobiło to żadnego wrażenia, ponieważ ja już wcześniej się spotykałam z takim gojeniem skóry. Bardzo często się zdarza to właśnie przy retinolach. A jeszcze reakcji alergicznej i takim zespole poretoidalnym, to przepięknie, 2 tygodnie mamy gojenia. Więc tutaj nic, co by nas pracujące w zawodzie nie zaskoczyło. Musimy się tylko na to przygotować razem z klientem i przygotować go kosmetykami, jak ten okres gojenia przejść i jak to po prostu musi spokojnie minąć. A efekty, które będziemy mieć później, naprawdę spowodują, że klient nawet nie będzie pamiętał, że takie to było gojenie. Kiedy możemy zastosować kwas aminolewulinowy i dlaczego? Tutaj w estrogenie kwas aminolewulinowy został zamknięty w matrycy polisacharydów w glikozaminoglikanach. I to jest fantastyczne rozwiązanie dla nas, bo jednak produkt tworzyli mądrzy ludzie, dobrzy chemicy, wsparcie doktora Markowskiego. I mamy produkt, który chroni nas, tą stabilność i daje stabilność kwasowi aminolewulinowemu. I jeszcze jedną rzecz. Świetnie transportuje go w głębsze warstwy skóry. Bo jak każda super substancja, to musi mieć jakąś słabą stronę. I kwas ALA ma taką słabą stronę. Słabo penetruje i bardzo jest niestabilny, szybko ulega utlenieniu. Więc zamknięcie go w tej matrycy polisacharydowej spowodowało, że on jest bezpieczny i w ciągu 5 minut, jeśli nałożymy preparat na skórę, zabezpieczymy folią i zaczniemy ten proces fotouczulania, to on jest aktywny, świetnie pracuje i to ten jeden słoiczek jest na jeden zabieg. Nie dzielimy go na żadne porcje, nie używamy go za dzień, za dwa, bo on już wtedy nie będzie produktem aktywnym i zniszczycie po prostu produkt, nie będziecie mogły wykonać dobrego zabiegu. Kiedy możecie wykonywać te zabiegi? Wtedy, kiedy potrzebujecie rozprawić się z trądzikiem pospolitym, z trądzikiem acne tarta, z trądzikiem różowatym, fantastyczne efekty, z antyagingiem, jak już wspominałam, z azetesem i łuszczycą. Zobaczcie, jakie to są dwa trudne przypadki w naszych gabinetach. Jak mamy niewiele zabiegów takich antyagingowych, takich, które mogą pomóc w przebudowie skóry, czy w jakichś innych problemach, przy AZS-ie bardzo często jest trądzik. I jak trudno jest nam pracować z takimi skórami, no bo wykluczają użycie agresywnych kwasów, czy jakichś innych substancji. Tu możemy działać. Terapią fotodynamiczną możemy pracować bezpiecznie i spokojnie. I co jeszcze myślę, że warto dodać do tego, to jest to wsparcie, które my mamy w estrogenie, jeśli chodzi o pielęgnację i przeprowadzenie całego zabiegu. Jeśli nasz klient jest przygotowany do terapii fotodynamicznej, ma zapewnione dobre zmywacze, ma zapewnione preparaty, które cały czas pilnują bariery hydrolipidowej, to on też nie będzie dramatycznie przechodził tego zabiegu. A poza tym, nawet gdyby się zaczerwienił na kilka dni, to my mamy też preparaty, którymi spokojnie możemy go wyprowadzić z tego stanu i przeprowadzić go przez ten proces gojenia. W trakcie zabiegu także używamy preparatów żelu kompleks, żelu aktywnego, czyli tego, co potrzebujemy, celowanego. Jeśli chcemy przebudować, odbudować skórę, żelu kompleks. Jeśli chcemy zadziałać na stan zapalny, używamy żelu aktywnego. Jeśli chcemy immunologicznie, wspieramy się preparatami, które nam będą działały na tą immunologię skóry. Mamy te produkty, jesteśmy bezpieczne i tak jak mówię, prowadzone za rękę. To jednak troszeczkę inaczej wyglądało, jeśli ja sięgnę do tych swoich doświadczeń. No to preparat kupowany przychodził w kopercie, nieopisany, właściwie tylko tam z numerem konta, gdzie zrobić przelew i tyle. Myśmy nie miały żadnej jasnej procedury. Tyle, ile nam zdradzono na zajęciach kolegium, tyle. Nie było wsparcia, że możesz zadzwonić do swojego opiekuna i ktoś ci pomoże i że jeśli wystraszysz się tego efektu gojenia, to zostaniesz z tym sama. Nie zostaniesz. Tutaj dostaniesz pomoc, będziesz miała to wsparcie, bo umiesz sobie, bo po prostu będziesz umiała sobie z tym poradzić, bo dostajesz gotową mapę, jak krok po kroku
robić, kiedy robić, ile robić, bo nawet jest czas podany. Jak długo masz naświetlać, jak długo masz ten kwas trzymać na skórze, żeby on przeniknął w głębsze warstwy skóry. Ja terapię fotodynamiczną, odkąd dostajemy w słoiczkach do jednego zabiegu, kiedy ja mogę spokojnie wykonać ten zabieg i się nie denerwuję, że ten preparat, który mam w lodówce, to nie wiem, czy on mi już tam stracił ważność, czy nie stracił ważności. Tutaj jestem bezpieczna. Jak kupuję preparat, chowam do lodówki, bo on ma być w chłodnym środowisku i w zacienionym otoczeniu, to po prostu trzymam go cały czas w lodówce i gotowy wyciągam do jednego zabiegu. Efekty, które mam, przerastają moje oczekiwania. Ostatnio stwierdziłam, że naprawdę pracując 5 lat RF-em mikroigłowym, nie uzyskiwałam takich efektów przebudowy skóry, jak po terapii fotodynamicznej. To jest niesamowite i robiące takie wrażenie, że się chce więcej i chce się robić tych zabiegów coraz więcej i z tą myślą jeszcze, że ja wiem, że ja nikomu nie zaszkodzę. A robiąc inne zabiegi zawsze muszę bacznie siebie pilnować, sprawdzać parametry, no żeby no nie narozrabiać. Tutaj trzeba mieć tą świadomość. Świetne efekty w bliznach. Bardzo dobre efekty w pracy można uzyskiwać właśnie w tych pracy z trądzikami i później czy z bliznami potrądzikowymi. No bo jednak jak damy tą energię do tkanki i ona dostanie taką falę tych porcji kwantowych promieniowania elektromagnetycznego, to tam się wzbudzi ta energia, żeby przebudowywać skórę. Więc macie naprawdę cudowne możliwości działania. Też z tych moich doświadczeń to, do czego już się odniosłam, jeśli pierwszy zabieg był dosyć dramatyczny w gojeniu, każdy kolejny już taki nie jest. Już to przechodzi po prostu lajtowo. Wręcz spotykam się z tym, że klientki są zawiedzione, że nie były teraz czerwone 3 dni i czy to w ogóle, czy ten efekt będzie? Będzie. Efekt będzie. Tutaj właśnie w tym anti-agingu i szczególnie u kobiet, które wchodzą w okres menopauzy, kiedy hormony są przeciwko nam, kiedy wycienia się skóra właściwa, to efekty, które możemy uzyskać terapią fotodynamiczną są absolutnie zaskakujące i fantastyczne i możecie to sprawdzić. Na stronie Estgen wszystkie się dzielimy zdjęciami, swoimi osiągnięciami, na grupie. Dziewczyny wrzucają zdjęcia, więc też nie będziecie same w tej terapii. Będziecie mogły widzieć, jak inne dziewczyny pracują, jakie osiągają efekty i będziecie też mogły je pytać o to, jak to zrobiły, jakiego pasma światła użyły. Tutaj jest fantastyczne to, że że mamy tą interakcję między sobą i że możemy sobie pomagać wzajemnie. Na szkoleniach się też o tym rozmawia. I myślę, że to jest wartość ogromna. Podsumowując, mamy światłoterapię, czyli skóra i światło, i mamy terapię fotodynamiczną, w której głównym bohaterem jest kwas aminolewulinowy, mamy tlen i źródło światła. Tutaj wspominałam o tym, że musimy przeprowadzić tę terapię, bo światłoterapię możecie prowadzić bez przygotowania klienta, właściwie takiego wejścia do gabinetu. Do fototerapii musicie przygotować klienta i bardzo szczegółowo przeprowadzić tą analizę i jeszcze przypomnieć mu jednej rzeczy. I myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz na zakończenie, żeby to zapamiętać. Po fotouczuleniu, po nałożeniu kwasu aminolewulinowego, skóra przez 72 godziny jest fotoczuła. Czyli klient będzie musiał stosować filtry, kremy z filtrami, z SPF-em 50 co 2 godziny. I to jest absolutnie konieczne i nie ma od tego nawet pół kroku odstępstwa. Dlatego, że jeśli on nawet nie będzie wychodził na światło słoneczne, ale usiądzie przed komputerem i będzie się naświetlał światłem niebieskim HEF, to też nastąpi fotouczulenie. I wtedy przedłużą się te czasy gojenia, wtedy może nastąpić ta właśnie reakcja wydłużonego gojenia, nadmiernego zaczerwienienia czy podpuchnięcia skóry. Będzie to wynikało właśnie z tego, że on się gdzieś tam wystawił na to światło. Czyli jakby w tym podsumowaniu naszym jest najważniejsze do terapii fotodynamicznej przygotowanie, ale też przygotowanie go do tego,
że jak on się pod tym nie podpisze, że będzie stosował ten filtr codziennie, co 2 godziny, przez 3 dni po terapii, to nie róbmy mu tej terapii, bo nie wiemy, co będzie. On musi zrozumieć i musi mieć świadomość, że to jest bardzo ważne, że po prostu wprowadzamy w ten cytotoksyczny proces i te jego fotouczulenia i że przez te 72 godziny skóra jest cały czas bardzo czuła i że ona może zareagować na każde promieniowanie, na każde źródło światła może zareagować na kolejnym fotouczuleniem. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ale to jest właściwie do zrobienia. Mając tarczę ochronną, myślę, że to jest bardzo przyjemne zalecenie. Kończąc już cały film o światłoterapii, o fototerapii, ja Was serdecznie namawiam i zachęcam do tego, żebyście zaczęły próbować, żebyście się rozkochały w tej terapii, bo ona jest fantastyczna. Fantastyczna, bezpieczna, nietoksyczna i dająca super efekty. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za wysłuchanie filmu. Zapraszam do tej przygody. Do zobaczenia. Pa!